Cześć! W tym materiale przygotowałem dla Was recenzję bardzo interesującego roweru elektrycznego ze stajni Treka. Poznajcie Ecalibera. To jest sprzęt bardzo niebanalny, bardzo oryginalny, bardzo ciekawy i to zarówno w kontekście tego, jak został skonstruowany, ale też tego, jak się prowadzi, bo jest to rower elektryczny, jakiego wcześniej jeszcze nie spotkałem. Przede wszystkim został oparty o silnik Fazua, także nieco, bym powiedział, słabszy, ale też lżejszy niż te takie silniki typu Shimano, Bosch, takie najbardziej znane, najczęściej montowane w elektrycznych rowerach górskich, które są nieco mocniejsze, nieco może lepiej działające, no ale też cięższe. A tutaj mamy właśnie Fazuę. Do tego system zawieszenia i cały kształt ramy oparty o flagowego ściganta ze stajni Treka, czyli model Super Kaliber. Zresztą rower, na którym Jolanda Neff wygrała złoty medal podczas XCO na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, także świeża, upieczona konstrukcja, można powiedzieć, zwycięska, ta złota najlepsza. No a tutaj mamy właśnie elektryczną wersję Super Kalibera, która, tak jak powiedziałem, czerpie z niego cały ten system zawieszenia, rozwiązań geometrii, całą linię tego roweru tak naprawdę. I to wszystko sprawia, że mamy rower, który jest lekki, zwinny, szybki, bardzo interesujący oraz mający bardzo niestandardowe wartości skoku, dlatego że tutaj jest 6 cm ugięcia z tyłu oraz 12 cm ugięcia z przodu. No i to wszystko tworzy taki rower, który tak naprawdę jest gdzieś pomiędzy lekką maszyną do elektrycznego cross country, a taką trailówką, dlatego że ten rower już w trakcie jazdy pokazuje bardzo spore możliwości w terenie. No ale co jeszcze jest bardzo ciekawe, on praktycznie w ogóle nie wygląda jak rower elektryczny. To jest taki sprzęt, który zwraca na siebie uwagę bardzo smukłą, taką delikatną, lekką linią. No i to jest rower, na którym bardzo często byłem pytany przez innych riderów: przepraszam, słuchaj, czy to jest rower elektryczny? No ja wtedy oczywiście mówiłem, że tak. I to mi dało dużo do myślenia, dlatego że bardzo wiele osób ten rower myli z klasycznym rowerem, także ta jego linia, ta cała jego lekkość, no to jest taka ogromna zaleta, ten rower świetnie wygląda, no a w jeździe jest bardzo oryginalny, tak jak powiedziałem na wstępie, zupełnie niestandardowy, inny niż wszystkie rowery elektryczne, na jakich miałem dotychczas okazję jeździć. Całość w rozmiarze XL waży około 18 kg, dokładnie chyba 17,95 już z pedałami, z koszykiem, tak jak ten rower teraz stoi, jest przygotowany do jazdy. No i to wszystko już na trasie sprawia, że mamy do czynienia ze sprzętem, który oferuje zupełnie inne wrażenia z jazdy niż taki klasyczny, ciężki, elektryczny rower górski. I to, jeżeli chodzi o prowadzenie, jest duży plus. Oraz ma też pewne minusy wynikające z tego silnika, który jest nieco słabszy. Ale o tym wszystkim za chwilę. Najpierw, zanim przejdę do tego, jak działa Fazua, jak ten rower jest zbudowany, chciałem Wam takie jeszcze ogólne moje przemyślenia po teście tego roweru przedstawić. Myślę, że są one ciekawe. Zapraszam. Zaczynam od tego, bo to jest w Treku chyba najfajniejsze. Ten rower, przez to, że nie jest ciężki, że ma taką też zwinną geometrię, prowadzi się bardzo podobnie do klasycznego roweru. Kiedy jedziemy już tak 15 na godzinę, 17-20 na godzinę, czyli nie tak bardzo wolno, jego masa przestaje odgrywać taką negatywną rolę i te 18 kg prowadzi się generalnie tak, jak taki klasyczny, zwykły, mocny rower do XC, tudzież taki lekki ścieżkowiec. A nawet kiedy jedziemy bardzo wolno, po jakiejś technicznej, krętej trasie, jedziemy gdzieś 7 na godzinę, 10 na godzinę, robimy ciasne nawroty, to wciąż ten rower zaskakuje taką lekkością, która jest niespotykana w ciężkich rowerach elektrycznych. Także to jest ta taka pierwsza ogromna różnica. Ten rower nie prowadzi się jak elektryk, tak ciężki, właśnie ociężały w zakrętach, kiepsko odrywający się od ziemi, tylko bardziej jak zwinny, typowy, klasyczny rower górski, pozbawiony wspomagania. No i to jest ogromna zaleta, która mi jako osobie takiej sceptycznie nastawionej do elektryków, bo jednak prowadzenie normalnego roweru jest ciekawsze, no to dla mnie to jest jego chyba taka największa, ogromna zaleta. I poza tym, że ten rower daje sporo frajdy na takich górskich szlakach, powiedzmy tu właśnie jest taka trasa, kamienie, jakieś kamienne schody, trochę uskoków. Na takim szlaku ten rower jest fajny, jest świetny, tak jak każdy tak naprawdę elektryk, ale co mi się w tym rowerze podoba,
Fajne jest to, że Ekaliber pozwala Ci też pojeździć po jakiejś ciasnej, lokalnej rundce XC, masz dużo nawrotów. No ja akurat jestem z Wrocławia, u nas są takie naprawdę trasy, które na normalny rower elektryczny się nie nadają. A na tym miałem frajdę z jazdy po takiej ciasnej, krętnej rundce, bo on po prostu jest zwinny i zupełnie inny niż taki klasyczny, duży, ciężki rower elektryczny. I to jest absolutnie bombowe, to odróżnia Ekalibera od innych rowerów elektrycznych i stanowi taki wyznacznik jakby jego pozycji na rynku, że on może być rowerem takim e-trailowym, bo zaraz zobaczycie, jak on sobie fajnie radził tutaj w terenie, akurat w masywie Ślęży koło Wrocławia, ale też sprawdza się jako taka maszyna EXC, rower, który po prostu daje nam ten motodoping i sprawia, że jesteśmy lepszą wersją siebie na swojej lokalnej rundce cross-country. Jak już powiedziałem wcześniej, kompletny, gotowy do jazdy kaliber w rozmiarze XL waży niecałe 18 kg, a tak niską masę udało się osiągnąć dzięki temu, że Trek zastosował tutaj silnik Fazua oraz akumulator, który ma pojemność 250 Wh. No i tak naprawdę to właśnie Fazua jest sprawcą całego tego zamieszania dodatkowego, powiedzmy, poweru, który mamy na trasie. I jest to silnik, który całkiem fajnie sprawdza się w trakcie jazdy. Jego kultura pracy, jeżeli chodzi o taką czułość, czyli tego, jak szybko się załącza, kiedy się odłącza, głośność silnika, obsługiwanie manetki na kierownicy, to wszystko jest bardzo przyjazne, łatwe w obsłudze i tak naprawdę w trakcie jazdy no, nie nastręcza problemów. Mamy do dyspozycji trzy tryby wspomagania. Najsłabszy, taki najbardziej łagodny, który świeci się na kolor zielony, takie diody, które pokazują stan baterii oraz to, w jakim trybie wspomagania się znajdujemy. To jest tryb nazywany Breeze. I on daje takie wspomaganie, które powiedziałbym niweluje fakt, że mamy cięższy rower. Sprawdza się na takich łatwiejszych szlakach, które są raczej płaskie, trawersujące oraz podczas różnych dojazdów gdzieś tam po polach, po drogach szutrowych, kiedy dojeżdżamy na naszą właściwą miejscówkę, gdzie już jest bardziej stromo. To jest tryb, który daje wyraźne wspomaganie, ale takie raczej odczuwalne, po prostu odczuwalne, może tak to warto nazwać. Potem kolejny tryb niebieski to jest tryb River. To jest taki tryb, który bardzo mi się podoba pod tym względem, że on czyni naszą jazdę bardzo naturalną. On nie generuje takiego dużego momentu obrotowego, ale wyraźnie nas wspomaga, pozwala jeździć szybciej niż na tym trybie słabszym, zielonym. I bym powiedział, daje nam taki efekt, że jeździmy neutralnie, tak jak na normalnym rowerze, ale nieco szybciej i to jest bardzo fajne, bo to po prostu pozwala zrobić naszą lokalną trasę, czy jakąś trasę po górach w takim bardzo naturalnym trybie jazdy, niemalże jak na zwykłym rowerze, no ale oczywiście nieco szybciej. Powiem Wam szczerze, jednak no nie oszukujmy się, jak kupujemy sobie elektryka, no to lubimy jeździć najszybciej jak się da, a więc tak było też w moim przypadku. Ja najchętniej korzystałem z trybu czerwonego, trybu Rocket, który różni się tym, że nie dość, że wspomaga nas o jakby największą wartość mocy, no to jeszcze już od samego zakręcenia korbą, pierwszego zakręcenia korbą, podaje nam bardzo wysoki moment obrotowy. I to jest taki tryb, który daje tego kopa, takie odejście, kiedy wychodzimy z zakrętu, zaczynamy podjazd, nie wiem, zaczynamy pedałować od startu, no to czujemy, że ten rower po prostu mocno przyspiesza, daje nam takiego dużego kopa właśnie mocy. No i to sprawia, że jazda po jakichś technicznych trasach sprawia nam mnóstwo radości, nie tylko w dół, tak jak powiedziałem, bo ten rower się fajnie prowadzi, ale właśnie też pod górę. No i prawda jest taka, że jak kupicie sobie Ekalibera, to pewnie będziecie ciągle jeździli w trybie Rocket, bo to po prostu daje najwięcej flow na całej trasie, a nie tylko podczas zjeżdżania w dół. No i oczywiście przy tym trybie bateria schodzi dosyć szybko, mamy tylko 250 Wh. Ja uznaję, że tak około 2 godzin katowania po rundce to jest taki maks na tym trybie. Natomiast jeżeli byście sobie chcieli tak spokojnie pojeździć jakąś wycieczkę po górach, no to nawet do 80 km, w zależności oczywiście od trasy, od waszej masy, można tutaj dojść z zasięgiem. I właściwie jedyny minus tego silnika, bo oczywiście pamiętajcie, że on jest trochę bardziej ułomny niż takie ciężkie, topowe jednostki typu właśnie Bosch, Broze czy Shimano, które no ważą dużo więcej, ale też nieco bardziej płynnie działają, są nieco bardziej czułe. Tutaj to te wszystkie rzeczy są no, nieco gorsze, ale na tyle mało gorsze, że to właściwie w jeździe nie przeszkadza. Ale jedyne co ja zauważyłem, to ten silnik jest bardzo jakby wrażliwy na kadencję. On lubi wysoki rytm, lubi też płynny rytm, nawet jeżeli jedziecie siłowo, bardziej twardo, to kręci płynnie, bo kiedy tak się zacinacie z kadencją, ona jest taka szarpana, no to Ekaliber, a właściwie Fazua potrafi odciąć wspomaganie. To jest niekomfortowe, na przykład kiedy jedziemy po jakichś technicznych głazach, po jakimś rockgardenie, ale pod górę i koła nam utykają między kamieniami, nieraz musimy gdzieś tam podrzucić rower, na chwilę przestać pedałować, to bywało, że kiedy te korby na sekundkę puściliśmy,
i chcieliśmy znowu zapedałować, no to ta moc nie była podawana tak szybko, jak trzeba było, no i wtedy, wiadomo, kończyło się to wypięciem z pedałów, niepodjechaniem podjazdu. Bywało tak, szczególnie na początku, teraz ja ten rower już lepiej poznałem, no znacznie lepiej się na nim czuję, znam go po prostu, dobrze wiem, jak on się zachowuje, umiem to zniwelować, ale rzeczywiście fazowa ma taki mały mankament. Jeżeli chodzi o resztę wyposażenia, no to jest to topowy rower, no karbonowa rama, rozwiązanie rodem zaczepnięte z superkalibera, z damperem Foxa, izostrut, mamy tutaj pełne XT, czterotoczkowe hamulce, SIDA, karbonowe koba, opony 2.4, no to wszystko sprawia, że ten rower po prostu świetnie działa, tutaj nie ma żadnych minusów, nie będę też Wam wymieniał, jak działa XT, czy jak działa SID, bo to są po prostu komponenty, które oferują rewelacyjną jakość działania, ale to całe wyposażenie, które tutaj mamy, czyli właśnie 12 cm skoku z przodu, 6 z tyłu, dropper o skoku 150 mm, opony 2.4, to wszystko sprawia, że to jest taki rower do XT, ale na sterydach i on naprawdę już w trakcie jazdy po ciężkim terenie oferuje bardzo, ale to bardzo dużo. Powiedziałbym, że wprawdzie zawieszenie ma tylko 6 cm i ono nie jest takim pływającym po kamieniach zawieszeniem, no ale całe to wyposażenie, a właśnie przede wszystkim opony, duży skok dropera, pozwala tym rowerem jeździć po górskich szlakach jak taką no, trailówką, ścieżkowcem i to czyni ten sprzęt bardzo uniwersalnym. Właśnie na lokalne trasy XC, ale też na takie cięższe górskie trasy. Mi się to bardzo podoba, on ma naprawdę szeroki wachlarz zastosowań. Na koniec jestem Wam winien kilka słów o zawieszeniu izostrut, ale tak naprawdę warto odwołać się do naszego testu sprzed roku, gdzie dokładnie w tym samym miejscu zresztą kręciliśmy film o treku superkaliberze, czyli w jego wersji bez silnika, ale tak tutaj chciałem pokrótce powiedzieć, że zawieszenie działa w taki bardzo ciekawy sposób. Ono jest czułe tak naprawdę, dlatego że jak jedziemy po jakichś małych nierównościach, ono daje dużo komfortu, daje sporo trakcji tylnemu kołu i tak naprawdę no, w trakcie już nawet jazdy po większych też przeszkodach nie czujemy, że on ma tak mało skoku, no ale faktycznie na pewno to nie jest tak, że ten rower płynie po głazach, on raczej wybiera duże kamienie, wspomaga trakcję, nie dobija nam kołem do przeszkód i zapewnia dużo płynności jazdy po ciężkich szlakach, no ale to nie jest takie pływające przejeżdżanie głazów jak przy znacznie większym skoku. To jest skompilowane z 12 cm z przodu i razem jako całość to pozwala naprawdę ostro poszaleć po ścieżkach, chociaż tak jak powiedziałem, no nie jest to rower, który tak no bym powiedział, sam w sobie połyka duże kamienie, ale tak jak powiedziałem, więcej o zawieszeniu przeczytacie sobie oraz obejrzycie w naszym materiale o superkaliberze. Link do niego jest w opisie filmu, dlatego że one działają naprawdę bardzo, ale to bardzo podobnie, w zasadzie niemalże identycznie. A ja na koniec chciałem podsumować jakoś to wszystko, o czym powiedziałem, znaleźć jakiś, powiedzmy, typ odbiorcy dla tego roweru, dlatego że to jest rower bardzo oryginalny, bardzo niebanalny. Trek ma przecież w swojej ofercie rowery elektryczne, które mają też mocniejsze silniki. Jest Rail chociażby, który świetnie jeździ po takich naprawdę trudnych górskich szlakach. No a E-Kaliber to jest sprzęt, dla którego widzę trzy typy odbiorców. Pierwsza grupa odbiorców to są osoby takie, które powiedzmy są elektrosceptykami. Nie chcą roweru elektrycznego, bo on się źle prowadzi, nie daje tego flow na szlaku, a E-Kaliber właśnie daje ten flow. Jest dużo lżejszy niż klasyczny elektryk, dzięki temu dużo sprawniej, zwinniej, lżej się prowadzi na ciężkich szlakach. Jest bardziej skrętny, bardziej skoczny, taki zwinny i to jest jego wielka zaleta. Poza tym pozwala też pobawić się nie tylko w górach, ale też na jakiejś takiej ciasnej, krótkiej pętelce XC, którą macie gdzieś w swoim okolicznym lesie, parku czy miejskiej górce, bo nie każdy przecież mieszka w górach. Druga grupa odbiorców to są osoby, które po prostu nie potrzebują wielkiego skoku oraz roweru, który sprawdza się na ogromnych kamieniach czy w bikeparkach. Chcą mieć rower, który po prostu nadaje się do efektywnego, szybkiego, turystycznego jeżdżenia po górach. No a trzecia grupa odbiorców to są osoby, które są totalnie niezwiązane z rowerami, które szukają być może swojego pierwszego roweru elektrycznego, ale chcą mieć rower, który jest wysokiej klasy, który jest lekki, który jest po prostu też łatwiejszy w transporcie, w przechowywaniu i też tak naprawdę szybszy na trasie, bo E-Kaliber jest szybki na trasie i te osoby nie potrzebują przecież ogromnego skoku, dlatego że nie jeżdżą po super ciężkich trasach. I dla nich właśnie E-Kaliber też będzie fajnym rowerem, a ja Was też zapraszam do lektury mojego testu na portalu Bikeful, tam zawarłem znacznie więcej też takich różnych detali technicznych, których tutaj zwyczajnie no już nie mogłem poruszyć, bo też film nie może trwać przecież 20 minut. A jeżeli podobało Ci się to wideo, koniecznie zostaw kciuka w górze, no i zostaw suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale Bikeworldu. A o rowerze Treka więcej przeczytacie też na stronie www.trekbikes.com/pl. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.